Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Guru Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. I could show you what I look like, but my nose is pretty bad. Oh gosh, you're transcendental. So nose, no nose. Arrivo! Okay, yeah. Jai Maharaj. Arrivo. But it's, I'm optimistic everything is okay, they say. It just take another week or so to heal up. Maharaj mówi, że jest optymistyczny, wszystko jest w porządku, tak powiedzieli, czyli za tydzień albo dwa powinno się wszystko zagoić. It's been, I was diagnosed with this the first day of week of February. So look, February, March, April, over 3 months I've been dealing with this stupid thing. Maharaj mówi, że miał diagnozę w pierwszym tygodniu lutego, czyli poprzez 3 miesiące tutaj niestety musiał się tym zająć. But now everybody is, the doctors are all satisfied. Ale teraz wszyscy lekarze są bardzo usatysfakcjonowani. But I'm not satisfied because our wonderful translator, Gurbhavani Devadasi, is going to be leaving soon. Maharaj mówi, że on nie jest usatysfakcjonowany, ponieważ moja osoba będzie opuszczać Polskę. But I will have a separate room, so let's see how we can manage. Oh, okay. Because we're going to stay in the sanctuary, you know, the asset is living place for Srila Prabhupada disciples, so we'll see how it goes. Good. Anyway, thank you, Maharaj, for your service. Chaksus miritam jena tasmai shri krive namaha shri chaitanya manavistam shapitam jena bhutale trayam rupa karam ayaradati shapanatikam vandeyam shri guru shri yata varagamalam shri guru vaishnavam I lost it. Vaishnavam shcha shri rupa sanatanam shri raghavnath. It's the nose. Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatam Itam. Itam Sajivam Sadvarutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Deva. Shri Ranam Krishna Padan Sagana Lalita Shri Vishaka Vitam Chan. Hare Krishna Karana Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Rare Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi, Rade Vrinda, Vineshwari, Vishwana Sutta Devi, Anamami, Hari Priye, Shri Krishna Chaitanya, Bhavuni Charanda, Shiraiti Garada, Shivasari Gaura Bhakti Vrinda, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare, Hare. So before starting, I wanted to thank Mother. I'm still in my brain for translating last time, Mother. Gaurabhavini. Katamrita. Namamrita, Mataji. Katamrita. Katamrita. Oh. Or Bhaktinanda was translating? Yes. Okay, Bhaktinanda. I'm sorry. No, that's okay. Maharaj mówi, że chciałby podziękować Bhaktin Anie za ostatnie tłumaczenie. We have two Bhaktinanda. One is, they're both in Ukraine, but one lives in Warsaw and one lives in Ukraine someplace. I mamy dwie Bhaktinki Anie. Jedna mieszka w Warszawie, a druga w Ukrainie. And in Ukraine, I guess, I think she lives in the capital city there. I ja myślę, że ona mieszka w stolicy, ta Bhaktinka z Ukrainy. Kiev. W Kijewie. Kiev. What about our mother Anna from
who's living in Warsaw. Does she go back? Does she go back to Ukraine? Let's see if Mother Anna is well. Hare Krishna Guru Maharaj, my obeisances. No, I am staying here in Warsaw as my brother come to me. So we stay here. Good. Okay, let's start. Chapter 10, Departure of Lord Krishna for Dwarka. Shonaku Vacha Hatva Sarikata Spriha Atatya Yino Yudhisthira Dharma Vitam Paristita Sananjaha Pratya Vanuruddha Bojana Katam Pravitam Kim Akshar Sit Tattaha. Shonaka Muni asked, after killing his enemies who desired to usurp his rightful inheritance, how did the greatest of all religious men, Maharaj Yudhisthira, assisted by his brothers, rule his subjects? Surely he could not have freely enjoyed his kingdom with unrestricted consciousness. Rozdział 10. Odjazd Pana Krishna od Dwarki. Tekst pierwszy. Shonaka Muni zapytał, w jaki sposób ten największy spośród wszystkich religijnych ludzi, Maharaj Yudhisthira, rządził swoimi poddanymi, wspomagany przez własnych braci po zabiciu wrogów, którzy pragnęli zawładnąć jego prawowitym dziedzictwem. Z całą pewnością nie mógł on swobodnie, z nieograniczoną świadomością, cieszyć się swoim królestwem. Purport. Maharaj Yudhisthira was the greatest of all men of religion. Thus he was not at all inclined to fight with his cousins for the sake of enjoying the kingdom. He fought for the right cause because the kingdom of Hastinapur was his rightful inheritance and his cousins wanted to usurp it for themselves. He fought therefore for the right cause under the guidance of Lord Sri Krishna, but he could not enjoy the result of his victory because his cousins were all killed in the fight. He therefore ruled over the king as a matter of duty, assisted by his younger brothers. The inquiry was important for Shonaka Rishi, who wanted to know about the behavior of Maharaj Yudhisthira when he was at ease to enjoy the kingdom. Znaczenie. Maharaj Yudhisthira był największym spośród wszystkich ludzi religii. Dlatego też nie był on wcale skłonny do walki ze swoimi kuzynami w imię czerpiania przyjemności z królestwa. Walczył on dla słusznej sprawy, ponieważ królestwo Hastinapury było jego prawowitym dziedzictwem, a jego kuzyni chcieli je sobie przywłaszczyć. Zatem walczył on za słuszną sprawę pod przewodnictwem pana Sri Kryszny, ale nie mógł on cieszyć się rezultatami swego zwycięstwa, ponieważ wszyscy jego kuzyni zostali zabici w walce. Tak więc władał on królestwem w imię obowiązku, wspomagany przez swoich młodszych braci. Pytanie to było ważne dla Shonaka Rishiego, który chciał wiedzieć coś o zachowaniu Maharaja Yudhisthiry, nie przykładającego wagi do czerpania przyjemności z rządzenia królestwem. Tekst 2. Suta uvacha vamsam kuru vamsa dvagni niritam samohaitva bhava bhava nohari nivesha yitva Nijaraja Ishwaro Yudhisthiram Prita Manabhu Babuvaha. Translation. Sutta Goswami said, Lord Sri Krishna, the Supreme Personality of Godhead, who is the maintainer of the world, became pleased after reestablishing Maharaj Yudhisthira in his own kingdom and after restoring the Kuru dynasty, which had been exhausted by the bamboo fire of anger. Suta Goswami rzekł, Pan Sri Krishna, najwyższa osoba Boga, który utrzymuje świat, był zadowolony po przywróceniu Maharaja Yudhisthiry jego własnego królestwa i po restauracji dynastii Kuru, która została unicestwiona przez bambusowy ogień gniewu. But the problem is, what if we don't have somebody like Yudhisthira to rule the earth? Tutaj problem pojawia się taki, że jeżeli nie mamy, co się dzieje, jeżeli nie mamy kogoś takiego jak Maharaj Yudhisthira, żeby on zarządzał całym światem. Purport. This world is compared to a forest fire caused by the cohesion of bamboo bushes. Such a forest fire takes place automatically. The
The bamboo cohesion occurs without external cause. Similarly, in the material world, the wrath of those who try to lord it over material nature interacts, and the fire of war takes place, exhausting the unwanted population. Such fires of war take place, and the Lord has nothing to do with them. But because he wants to maintain the creation, he desires the mass of people to follow the right path of self-realization, which enables the living being to enter into the kingdom of God. The Lord wants the suffering human being to come back home, back to God, to him, and to cease to suffer the threefold material pains. The whole plan of creation is made in that way. One who does not come to his senses suffers in the material world by pangs inflicted by the illusory energy of the Lord. The Lord therefore wants his bona fide representative to rule the world. Lord Sri Krishna descended to establish this sort of regime and to kill the unwanted persons who have nothing to do with his plan. The battle of Kurukshetra was fought according to the plan of the Lord so that undesirable persons could get out of the world and a peaceful kingdom under his devotee could be established. The Lord was therefore fully satisfied when King Yudhisthira was on the throne and the seedling of the dynasty of Kuru in the person of Maharaj Pariksit was saved. Znaczenie. Ten materialny świat został tutaj porównany do leśnego ognia spowodowanego przez kohezję bambusowego gąszczu. Taki bożar leśny ma miejsce automatycznie, albowiem kohezja bambusu zdarza się bez zewnętrznej przyczyny. Podobnie w tym materialnym świecie dochodzi do wzajemnego oddziaływania gniewu tych, którzy chcą panować nad materialną naturą i tak oto pojawia się ogień wojny, niszcząc niepożądaną populację. Takie pożogi, czyli wojny, zdarzają się raz za razem i Pan nie ma nic z nimi wspólnego, ale ponieważ chce On utrzymać stworzenie, pragnie On, aby masy ludzkie podążały właściwą ścieżką samorealizacji, która umożliwia żywym istotom wejście do Królestwa Boga. Pan chce, aby cierpiące ludzkie istoty powróciły do domu, z powrotem do Niego i położyły kres cierpieniom płynącym z trojakich materialnych niedoli. Cel ten przyświeca całemu planowi stworzenia. I kto nie jest rozsądny, musi cierpieć w materialnym świecie z powodu męczarni zadawanych przez iluzoryczną energię Pana. Dlatego też Pan chce, aby światem rządził Jego bona fide reprezentant. Pan Krishna stąpił, aby ustanowić taki rodzaj władzy i zabić niepożądane osoby, które nie mają nic wspólnego z jego planem. Bitwa pod Kurukshetrą została rozegrana zgodnie z planem Pana, tak aby niepożądane osoby mogły odejść z tego świata i aby można było ustanowić spokojne królestwo pod rządami jego bhakty. Dlatego Pan był w pełni zadowolony, kiedy król Yudhisthira zasiął na tronie. Tak więc te dwa zdarzenia, objęcie tronu przez Maharaja Yudhisthirę i ocalenie ostatniej lata roślin dynastii Kuru w osobie Maharaja Parikshita w pełni zadowoliły Pana. Tekst 3. Vishyamya Bhishmoktam Atachutokam Pravita Vigyana Viduta Vibramaha Sahasyagyam Indra Ivanjitashraya Pari Yopantam Anujanuvartatai. Translation. Maharaj Yudhisthira, after being enlightened by what was spoken by Bhishma Dev and Lord Sri Krishna, the infallible, engaged himself in matters of perfect knowledge because all his misgivings were eradicated. Thus he ruled over the earth and seas and was followed by his younger brothers. Maharaja Yudhisthira, oświecony naukiem Bhishmadevy i nieomylnego Pana Sri Krishny, zaangażował się w sprawy doskonałej wiedzy, ponieważ wszystkie jego obawy zostały rozwiane. W ten sposób władał on nad ziemią i morzami w asyście swoich młodszych braci. Report the modern English lore of primogeniture, or the law of inheritance by the firstborn, was also prevalent in those days when Maharaja Yudhisthira ruled the earth and seas. In those days, the king of Hastinapura, now part of New Delhi, was the emperor of the world, including the seas, up to the time of Maharaj Pariksit, the grandson of Maharaj Yudhisthira. Maharaj Yudhisthira's youngest brothers were acting as his ministers and commanders of state, and there was full cooperation between the perfectly religious brothers
of the king. Maharaj Yudhisthira was the ideal king or representative of Lord Sri Krishna to rule over the kingdom of earth and was comparable to King Indra, the representative ruler of the heavenly planets. The demigods like Indra, Chandra, Surya, Varuna, and Vayu are representative kings of different planets of the universe. And similarly, Maharaj Yudhisthira was also one of them, ruling over the kingdom of earth. Maharaj Yudhisthira was not a typically unenlightened political leader of modern democracy. Maharaj Yudhisthira was instructed by Bhishma Dev and the infallible Lord also, and therefore he had full knowledge of everything in perfection. Znaczenie. Współczesne angielskie prawo pierworództwa, czyli prawo dziedziczenia przez pierworodnego, panowało również w tamtych czasach, gdy Maharaj Yudhisthira władał nad ziemią i morzami. W tamtych dniach król Hisztanipury, teraz część New Delhi, był władcą świata, łącznie z morzami, i tak było aż do czasu Maharaja Parikshita, wnuka Maharaja Yudhisthiry. Młodsi bracia Maharaja Yudhisthiry działali jako jego ministrowie i dowódcy państwowi, a działalność tych doskonale religijnych braci króla przyświecał duch pełnej współpracy. Maharaj Yudhisthira był idealnym królem, czy też reprezentantem Pana Shri Krishny, aby władać ziemskim królestwem. I był on porównywany do króla Indry, reprezentacyjnego władcy planet niebiańskich. Półbogowie taki jak Indra, Chandra, Surya, Varuna i Vayu są reprezentacyjnymi królami na różnych planetach wszechświata. I podobnie z jednego z nich możemy uznać Maharaja Yudhisthirę, władającego królestwem ziemi. Maharaj Yudhisthira nie miał nic wspólnego z typowym nieoświeconym politycznym przywódcą współczesnej demokracji. Maharaj Yudhisthira został pouczony przez Bhishma Deva i również przez nieomylnego pana, i dlatego miał on pełną i doskonałą wiedzę o wszystkim. The modern executive head of state is just like a puppet because he has no kingly power. Even if he is enlightened like Maharaj Yudhisthira, he cannot do anything out of his own goodwill due to his constitutional position. Therefore, there are so many states over the earth quarreling because of ideological differences or other selfish motives. But a king like Maharaj Yudhisthira had no ideology of his own. He had but to follow the instructions of the infallible Lord and the Lord's representative and the authorized agents, and the authorized agent, Bhishma Dev. It is instructed in the Shastras that one should follow the great authority and the infallible Lord without any personal motive and manufactured ideology. Therefore, it was possible for Maharaj Yudhisthira to rule the whole world, including the seas, because the principles were infallible and universally applicable to everyone. The concept of one world state can only be fulfilled if we can follow the infallible authority. An imperfect human being cannot create an ideology acceptable to everyone. Only the perfect and infallible can create a program which is applicable at every place and can be followed by all the world. It is the person who rules and not the impersonal government. If the person is perfect, the government is perfect. If the person is a fool, the government is a fool's paradise. That is the law of nature. There are so many stories of imperfect kings or executive heads. Therefore, the executive head must be trained, must be a trained person like Maharaj Yudhisthira, and he must have full autocratic power to rule over the world. The concept of a world state can take shape only under the regime of a perfect king like Maharaj Yudhisthira. The world was happy in those days because there were kings like Maharaj Yudhisthira to rule over the world. Współcześnie wybierana głowa państwa jest właściwie kukłą, ponieważ nie ma ona żadnej królewskiej siły. Nawet jeśli ktoś jest on oświecony jak Maharaj Yudhisthira, nie może on nic zrobić ze swojej własnej woli, ponieważ jest ograniczony przez swoją konstytucjonalną pozycję. Dlatego też istnieje tak wiele państw na ziemi powaśnionych z powodu ideologicznych motywów, jak i innych egoistycznych motywów. Ale król, taki jak Maharaj Yudhisthira, nie miał żadnej własnej ideologii. Miał on tylko przestrzegać instrukcji nieomylnego pana, reprezentanta pana i autoryzowanego przedstawiciela Bhishma Devy.
Szastry zalecają naśladowanie wielkiego autorytetu i nieomylnego pana bez osobistych motywów i sfabrykowanych ideologii. Dlatego Maharaj Yudhisthira mógł władać światem, łącznie z morzami, ponieważ zasady były nieomylne i powszechnie odnoszące się do każdego. Koncepcję jednego światowego państwa można zrealizować, jeśli będziemy naśladować nieomylny autorytet. Niedoskonała ludzka istota nie może stworzyć ideologii dającej się zastosować do każdego. Jedynie ktoś doskonały i nieomylny może stworzyć program, który da się zastosować w każdym miejscu i może być przestrzegany przez wszystkich na całym świecie. I może to zrobić osoba, która rządzi, a nie bezosobowy rząd. Jeśli osoba jest doskonała, rząd jest doskonały. Jeśli osoba jest głupia, rząd jest rajem głupców. Takie jest prawo natury. Istnieje tak wiele historii o niedoskonałych królach czy głowach państw. Dlatego też głowa państwa musi być osobą wyszkoloną na wzór Maharaja Yudhisthiry i musi ona mieć pełną autorytetyczną moc, aby władać światem. Koncepcja światowego państwa może przybrać kształt tylko pod rządami doskonałego króla, jak Maharaja Yudhisthiry. Świat był szczęśliwy w tamtych dniach, ponieważ istnieli królowie władający światem na wzór Maharaja Yudhisthiry. I found a nice, interesting from the conversation book that kind of relates to what we're discussing. Ja tutaj znalazłem bardzo interesującą książkę z konwersacjami, która jakoś tutaj właśnie ma podobne znaczenie. So there is no question of sectarian thought. It is a necessity of human society to understand God. Tutaj nie ma żadnego pytania, jeżeli chodzi o sektarianizm. To jest po prostu, wszystko zależy, żebyśmy mogli zrozumieć społeczeństwo ludzkie. The other day in Detroit, two priests came to see me. I also requested that we require a set of first-class men that is not there at the present moment. Pewnego dnia przyszli do mnie dwaj księża i ja również powiedziałam, że ja potrzebuję osoby z pierwszej klasy, których w tym momencie nie było. There is no head. They were simply thinking arms wanted, defense and fight amongst themselves. I nie ma żadnej głowy. Oni po prostu działają jak ręce i te ręce chcą coś wziąć i wtedy walczą pomiędzy sobą. That is all. Everyone is thinking arms, simply arms wanted. And what will they do with the arms? Fight amongst themselves. That's all. I wszyscy myślą po prostu, że te ręce chcą coś i co oni będą robić? Tylko po prostu będą walczyć pomiędzy sobą. Nic więcej. So one asura was given 1,000 hands by Lord Shiva. But he could not find any enemy, so he was fighting with the hills and mountains and making and smashing them. Jeden asura dostał 1000 rąk od pana Shivy, ale nie mógł znaleźć nikogo, z kim mógłby walczyć. I on wtedy walczył z górami, pagórkami i rozwalał. So he came to Lord Shiva, sir, you have given me 1,000 hands, but there is no enemy for me. I cannot fight. So Shiva said, you just wait for the day when your enemy will come and will smash you into pieces. I on powiedział do pana Shivy, panie Shiva, dałeś mi 1000 rąk, ale ja tutaj nie mam żadnego przeciwnika, z którym mógłbym walczyć. I pan Shiva mu odpowiedział, tylko poczekaj na takiego przeciwnika, który się pojawi i pewnego dnia przyjdzie i roztrzaska cię na kawałki. So we are simply equipping with arms and finding out whom we shall fight. This is going on. I my po prostu mamy te ramiona i tylko czekamy na kogoś, z kim moglibyśmy walczyć. To jest właśnie to, co się dzieje. So everyone is manufacturing the atomic weapon. Czyli teraz każdy wytwarza jakieś bronie nuklearne. So there must be some fight, so that all the nations will be ruined. I tam musi zacząć się jakaś wojna i w końcu wszystkie państwa zostaną zniszczone. Are we ready for that? Yeah, not a positive conclusion.
Maharaj się pyta, czy my jesteśmy na to gotowi. This is what we see going. They're fighting, not on principles of religion, just on false ego, due to, you know, Maya. I my właśnie widzimy, że to, to walczenie, to, które się odbywa w tym momencie, to one właśnie odbywają się tylko z fałszywego ego. One nie odbywają się na zasadach reguł religijnych. I to jest Maya. Prabhupada said in the history, whenever they had a weapon, they've always used them. I Śla Prabhupada mówił, że w historii, gdziekolwiek ktoś miał jakąś broń, to zawsze była użyta. You can see that they would love to have a chance to display their power by exploding atomic weapon. I możemy zobaczyć, że oni tylko czekają na to, żeby mieć szansę, żeby użyć swoją broń nuklearną i pokazać ich moc. And it may come to that. I to może się wydarzyć. But we should be ready. If what Prabhupada was stressing on simple living, grow your own food. I może się to wydarzyć i my powinniśmy być na to przygotowani. Dlatego Prabhupada mówił, że powinniśmy żyć w sposób bardzo prosty i hodować własne jedzenie. So that even if there's atomic weapons exploded all over the world, still we can find some place and live very simply. I nawet jeżeli będą eksplodowały bomby nuklearne na całym świecie, to my możemy gdzieś znaleźć jakieś miejsce spokojne i żyć w sposób bardzo prosty. Any comments? Jakieś komentarze? I have a question. So we have this idea of like gloom and gloom, but on the other hand, we know from the Shastra there's gonna be a golden age and of the Sankirtan movement when it's gonna spread like wildfire. So should we be really concerned about the wars? Because we know that the mission of Lord Chaitanya will go on no matter what. Ja mam takie pytanie, że teraz dzieje się właśnie tyle różnych wojen i jest tyle niepokoju. I z drugiej strony my wiemy, że przepowiednie Pana Chaitanya są takie, że ten movement będzie się rozprzestrzeniał jak ogień przez następne 10 tysięcy lat i będzie tak zwany złoty wiek. Czyli czy my powinniśmy się naprawdę przejmować tymi wszystkimi wojnami, które wokół nas się dzieją? Yes, but that may wait until the war is over, then people will be a little more humble. I Maharaj tutaj mówi, że to może się wydarzyć, ale może się wydarzyć wtedy, kiedy tak naprawdę wojna się zakończy i wtedy ludzie będą bardziej pokorni. Then the leaders won't be like Putin. I wtedy liderzy nie będą tacy jak Putin. Putin is the male word for putana. Putin to jest takie męskie słowo na putanę. I can speak like that because I'm here in America, but they may kill me. Maharaj mówi, że ja mogę tak mówić, bo jestem teraz w Ameryce, ale gdybym był gdzieś indziej, to może by mnie zabili. Just like now, after the war, we're reading, then it was peaceful and Yudhisthira could rule the world according to religious principle. I tak jak tutaj czytamy, po wojnie wszystko się uspokoiło. Był pokój i Maharaj Yudhisthira mógł rządzić całym światem w bardzo spokojny sposób. So maybe like that. For the next 500 years there'll be so much war, so much, and then that the 10,000 year period will begin. To być może będzie tak, że przez kolejne 500 lat będą różnego rodzaju wojny, a dopiero później rozpocznie się ten złoty wiek dziesięciotysięczny. So we shouldn't be attached. We should be ready to die at any moment. Czyli nie powinniśmy być przywiązani. Powinniśmy być gotowi, żeby opuścić ten świat w każdym momencie. Are we ready? Czy jesteśmy gotowi?
Because there's every likelihood that somebody is going to start throwing these bombs. Bo jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że ktoś jednak te bomby wypuści. Then the, after the war they'll be more intelligent. I po wojnie dopiero wtedy będą bardziej inteligentni. Then Lord Chaitanya's movement can go on for 10,000 years. I wtedy ruch Pana Chaitanyi będzie kontynuował przez 10 tysięcy lat. And maybe we should all go with Raghupati Pran. Hare Krishna. Może powinniśmy wszyscy wyjechać z moim mężem, Raghupati Pran. But no, we have to do our duty and try to preach while the preaching is of people are still listening. Ale nie, my musimy robić nasze obowiązki i musimy nauczać, bo ludzie cały czas słuchają. Because sometimes some prophet said we could stop the war if more people took to Krishna consciousness. Bo czasem jest tak, że Śla Prabhupada mówił, że jesteśmy w stanie zatrzymać wojnę, jeżeli więcej osób by się zajęło świadomością Kryszny. We have so many Russian devotees, they have to preach to Putin and make him devotee. My mamy tylu wielbicieli z Rosji, oni powinni nauczać Putina, żeby przestał wojnę. Any comments, questions? Jeszcze jakieś inne komentarze lub pytania? Hare Krishna, dear Guru Maharaj, there are two questions in Skype. The first question is, what is the true or the real repentance if the consciousness is not pure enough? Czyli tutaj jest pierwsze pytanie do Maharaja, jaka jest prawdziwa możliwość odkupienia, jeżeli nasza świadomość nie jest jeszcze czysta. Yeah, therefore we have to become pure. Dlatego musimy stać się czyści. Otherwise the solution won't be full. I wtedy to rozwiązanie nie będzie całościowe. We have to be come without any more material desires. Musimy stać się takimi osobami, które nie będą miały już żadnych materialnych pragnień. So that's what I'm saying. Krishna may be bringing that to us now. When the bomb, if we read in the internet that the, you know, New York and Moscow have just been bombed, then we can understand that. Teraz jest tak, że właśnie my, może być tak, że właśnie Krishna może pewnego rodzaju nam przynosić. I jeżeli przeczytamy w gazecie, że powiedzmy Nowy Jork albo Moskwa zostały zbombardowane, to pewne rzeczy zrozumiemy. But Prabhupada has assured us that they won't be able to destroy the world. Ale Prabhupada nas zapewnił, że nie będą w stanie zniszczyć całego świata. So the world will go on and some people will be there. I świat cały czas będzie istniał i będą jeszcze na nim ludzie. In any case, I personally want to continue to preach. I'm looking forward to coming back to Poland. Ja personalnie bardzo chcę kontynuować moje nauczanie. Już się nie mogę doczekać mojego przyjazdu do Polski. I want to go to Ukraine and Moldova. I chcę pojechać na Ukrainę i na Mołdowę. And the Baltic republics. I do republik bałtyckich. So let's see what Krishna wants. I zobaczmy, co chce Krishna. That was Prabhupada's mood even in the last days. He was preaching. I to był właśnie nastrój Śla Prabhupada. Nawet w jego ostatnich dniach on zawsze nauczał. And he did also say, if we were able to convert more and more people, then the war could be avoided. I on powiedział, że jeżeli będziemy w stanie dać świadomość Kryszny więcej, więcej osobom, to wtedy być może wojna by w ogóle się nie odbyła. But it doesn't look like it's the leaders are influenced at all. Ale niestety nie wygląda, że
osoby, które zarządzają, są pod jakimkolwiek wpływem